Pierwsze pytanie, drogi Alanie, chciałem zadać takie. W 2011 roku dwa albumy. W 2021 dwa albumy. W 2022 epka. Tempo solidne. I teraz pytanie. Czy według ciebie to jest naturalna droga rapera, każdego, który zaczyna, czy jednak nie boisz się tego, że się zbyt szybko wystrzelisz z tych wszystkich jakby pomysłów i inspiracji? Powiem ci tak, no o to się nie martwię, bo wiesz, jak mam moment taki, że chcę coś robić, to po prostu to robię i nie brakuje mi pomysłu na nowe numery. Czy to jest odpowiednia droga? Nie wiem. To już wiesz, nie do mnie to pytanie, to ja dostaję zarzucone też, że mam wydać jakiś album, to go wydaję, nie? I tyle, no ta epka może była potrzebna, może niepotrzebna, sam nie wiem totalnie jak się na ten temat wypowiedzieć, wiesz, bo ogólnie chcę iść w inną stronę muzyczną, nie chcę, tak jak już mówiłem to nieraz, wydawać pod szyldem HHNS. Pojawiają się gdzieś tam pytania, co się stało, czy jaka jest kosa, to jest, wiesz, mało istotne. Ja nie zrobiłem nic. Ja ze swojego kontraktu się wywiązuję, jedyne czego nie chcę wywiązać, to zrobić jeszcze dwóch płyt. No bo nie chcę, no prosta sprawa. Dlaczego nie chcesz? Bo nie chcę, bo nie podoba mi się to, jak się czuję w tej wytwórni. Wiecznie, wiesz, tam ktoś nie ma czasu na coś, jak jest coś potrzeba, to okej, okay, ale żeby się dodzwonić i o coś popytać, to nic. Miało być, jak rozmawialiśmy w 2020 chyba, to miała być to rodzinna wytwórnia. Tak, bo ja chciałem ogólnie, miałem zamysł, że chcę iść do takiej wytwórni, gdzie ktoś będzie cały czas blisko. Bo ja lubię, wiesz, jak poznaję się z kimś, to lubię z nim utrzymywać kontakt i nie chcę łapać takich pustych znajomości. I z takiej rodziny wytwórni było, że jak podpisywałem debiut, to była tylko ze mną moja już była dziewczyna i tam jakiś gościu z Qua Quality. Halo, to był mój debiut, tak? Mhm. Później jak podpisywałem chyba... Co ja podpisywałem wtedy? Bonfire podpisywałem. No to siedzieliśmy, byli wszyscy, ale każdy był zajęty sobą. Tu komputer, tu kurwa telefon, pogadać się nie dało. Także wiesz, no chujowo, mega chujowo. No dobra, słuchaj, bo to też trzeba, ale obiektywnie na to spojrzeć. Masz kontrakt ważny, podpisałeś go na 4 albumy, wydałeś 2 albumy, więc musisz nagrać jeszcze 2 albumy i je wydać. Jakby. I o czym my tu rozmawiamy w ogóle? No wiesz, no teoretycznie tak jest. No podpisałem kontrakt, ale ten kontrakt też był wiele razy, wiesz co, zmieniany, bo ogólnie miało być 5 płyt. Okej. Okay. Później były 2 i finalnie doszliśmy do porozumienia, że będą 4. Ja pomyślałem sobie nad tą epką. Ja już ją zacząłem robić, była prawie skończona i dostałem informację, że epka nie zalicza się do mojego kontraktu. Czyli tak jakby, wiesz, no gdybym wiedział, no to nie traciłbym czasu na tą epkę, tylko bym już przygotował longplaya, ale zostało mi narzucone z góry, że longplay ma być banger. Jak nie będzie banger, to nie wydamy, bo się nie opłaca, bo się nie sprzeda, bo to, bo tamto, nie?